Halo, dzisiaj sobie gramy w Garry's Mod, SCP Containment Breach. Ze mną jest pokaźna ekipa, Skajek, Baxter, Diabeł, Plaga, Flotar, Paweł, Manojek, Matyniu i kolega Ignacy. Dobra, hej, lecimy, powodzenia, hejka. Hej, pa. Kto jest z tym? Manojek jeszcze. Hej, Miśki. Hejka. No, cześć, Misiek. O, dobra, go. Ekipa. Ja was poprowadzę do zwycięstwa. Naprawdę. A, ty się nie znasz, siomek. No, siomek, ja patrz na to. Ja znam już trasę na pamięć. Od razu broń idziemy zrobić, znaczy odblokować i wszystkich zabijamy. Dlaczego tak szybko zawsze biegacie? Siomek, bo tu nie ma... A. Trzymaj shifta, amen. No przecież trzymam. Tu na dół, no i właśnie, nie wiedziałeś, że na dół. Wiedziałem, ale sprawdzałem waszą czujność. A ja zamknę te drzwi, żeby nie wiedzieli. Tam dwójka jest karta na stole z tyłu. Uważaj! O, no. Jezu. Współpracujmy, spokojnie. Tak, już, współpracujmy. Spokojnie. Elo. Spokojnie, hejka, współpracujmy. Nie chcę z wami rozmawiać, wy się znacie na grze, ja nie chcę z wami rozmawiać. Nie, spokojnie, chodź. No to właśnie, jeżeli wiesz, że znamy się na grze, to musisz z nami iść. Chodź, pokażemy ci królestwo. My cię uratujemy, obiecujemy. A czekaj. Zamykamy go tutaj. Nie. Kurde. A, i nie wyszło. No, troszkę. Dobra, spokojnie. Zaraz możemy być taki sojusz. A gdzie jest twój kolega? A, nie wiem, zupełnie go nie widziałem. Tak? Aha. Na pewno? Coś jest podejrzane. Ma ktoś dwójkę, kartę? Nie. Naprawdę? Nie mamy żadnej karty? Mam. No mam, no dobra. A co tam jest w środku? No tam są fajne rzeczy. Otwórz. Tam może być trójka. Chwila, pancerz. Jak się wcisnął? No. A tutaj nie ma karty. Niby nic nie wie, nie? A tu nic nie ma. Nie, bo widziałem ten pokój, już widziałem wcześniej, chłopaki. Jasne. Szybciutko wyjaśnieni. Dobra, najpierw musimy znaleźć coś mocnego na niego. Nie, wystarczy nam karta. Nie, tutaj no nie powinniśmy iść. Znaleźć jakieś takie, wiesz, mocne środki. Możemy przejść przez śluzę, chłopaki, po stronę od razu. Tylko czy tam coś jest w ogóle? Rozbijemy szybę? Nie, możemy tędy chyba przejść. Aha, Jezus. Tędy, idziesz tutaj. Otwieramy. Ja pójdę drugi raz, bo mi się zamknie. Dobra. Ja jestem nieprzyzwyczajony do tego, że naukowiec prowadzi. To jest no właśnie. Creepy, to jest takie nie? Dziwne, nie? Ja już się przekonałem, że... sidła. No to zginiesz tam, trudno. Chcesz mnie zabić? Okej, widzę naukowca. I w sumie gdzie wy jesteście? No ja a nie, tylko nie masz. Jesteśmy. Ale dobra. Paweł został z tyłu. Nie. Szybko. Najpierw po plecach mi strzelał, później mi lał po koszuli. O nie! No co to miało być? No ja właśnie. A ja... Nie żyjecie? Ja widziałem łom. Ona widziałem łom. Z miejsca zabrał. No patrz, teraz Mati im mówi, ej słuchajcie, widziałem gościa z... A nie, bo wy żyjecie nadal. No ja nie. A, dobra, to Paweł żyje. Ja żyję jeszcze, ale wiesz, tak już niedługo. Powiem ci, że chyba pożyjesz jednak. Myślisz, że oni tu przyjdą? Właśnie nie. No, kompletnie. Mówi, że jeszcze trochę pożyjesz, to chyba właśnie znaczy, że nie przyjdą, kolego. Dobrze. To podpowiadajcie tam jakoś. Nie możemy podpowiadać. No, to jest nielegalne. To już, że nie przyjdą, to jest duże podpowiedź. Ja to wytnę. Ale my tyle nie wytniemy. Będzie wypipkane takie. Dzisiaj na przykład Mati podał mi na odcinku hasło do TeamSpeak'a. Tak? No nie, do tego, ten serwer Garry's Moda. No, mam nadzieję, że to wyciąłem. Jeszcze podkręcisz tego, tak głośno, żeby było słychać. Taki przester zrobię. Czy mogę wyjść teraz, mówicie? A nie masz karty? Mam, mogę, znaczy w sensie mogę no wyjść. Jezu, taką. No dobra, graj jak chłopa, no nie jak baba. No to nie są Simsy, ziomek. To jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie w laboratorium. Mogę wtedy gdyby to był flot, bym powiedział, to nie jest Minecraft, to jest prawdziwe życie. A gdybym powiedział... Ale Minecraft to prawdziwe życie przecież. Także nie wiem. Takie lucky bloki to jak gambling. Gambling. Gangbang. Ja pieprzę. Dobra. Ja może kucnę, jak będą chcieli mi strzaskać, nie? Jezus. Nie ma ich tutaj. Ja idę im powiedzieć, żeby cię zabili, bo idę tam do nich. Cicho bądź, zostaw mnie. Dlaczego na mnie krzyczysz? Ja, spokojnie. Gdzie się wychodzi znowu? Ulala. Czyż to Simsy? No, wkroczyliśmy jak coś. Idziemy wam pomóc. O, jest, to co na ej, zabijmy go. No, widzicie, co on robi? Egzekucja. Za trzy. On się dwa, nie chce zagrać. Tak jeden. Zabiliście go? Tak. To był karty poziomu trzeciego, wiecie chyba. Cześć, panowie. Jak tyś to zrobił? Ty to bardzo. Ej, dobra, jest taka sprawa, że mamy prawdopodobnie problem. Ej, panowie, jak nie jesteście CI, to idźcie sobie na respa. Dajcie nam wyjść. No, jak was spotkamy gdzieś wcześniej, to strzelamy od razu. Dobra. Dla mnie to naprawdę nie ma. Ej, dobra, poczekajcie chwilę. Mam pomysł. Pomysł nazywa się Diabeł.
No to niezły pomysł. Przynęta. Tak. Dobra, to tak, zrobimy tak, że wchodzimy wszyscy właśnie do windy, co nie? I po prostu od razu strzelamy, żeby nie mogli dokładnie, nas zaskoczyć. Dokładnie, tylko obstawiajcie wszyscy drzwi, każdy dobre. Kąt obstawiamy, może po każdy kąt jedziemy. Ustawcie się, co ty robisz? Weź naciśnij diabełu kątem przycisk. Naciśnij przycisk, bo nie pojedziemy przecież. No. Nie mogę ruszyć, nie mogę wcisnąć. Boże, musisz, pod złym kątem. Chyba tylko gotowość, bo na górze oni mogą czekać. Tak, dobra. Jak czekacie, gotować się. Jak kumple, to... Zobaczymy, czy jesteście honorowi, czy nie. Dokładnie. Jesteśmy. Dobrze, Michaś. Teraz tutaj lecimy. No, my nie jesteśmy tymi żołnierzami CI jak coś. Nie wiem, to ktoś u was pewnie jest. No oczywiście. Ja jestem. A uwierzyliście mi? Pierwszy raz. Powiedziałem to przekonująco, prawda? Ja stary. Jestem gotów oddać ci swoje życie. Michał, czy może naukowiec jest podejrzany. Czy to jest mój Michaś? Czy to jest on? CI! Okej. Okay. Jakie leżce, ja pierdyka, byś mnie zabił. Dobra, zrób tam ogień zaporowy. Ty już masz zaporowe, to mam 10 HP. Zaporowo wspomożemy ci. Proszę nie skakać na bedierki, bo to blokuje windę. Zaporowo idziemy ci wspomóc. Nie jedziemy jeszcze. Chłopaki, ja chcę coś powiedzieć, oni wcale tu nie muszą. A nie muszą, nieważne. Muszą, cicho! Popsułeś cały plan. Nie, to tak byś tego nie wygrał. Nie masz szans. Zapraszam. Porozmawiamy o tym. Dobra, wkraczamy. Przedyskutujemy to. Sytuacja jest traumatyczna na pewno. To prawda. Ale poradzimy sobie. Jesteśmy... Dobra. Mężni. Ja bym nie żyje. Ej, mam pomysł. Chodźcie do wieży, szybko. Ale zwierzę nas nie dorwiecie. Takie protip. Nigdy nas nie znajdziecie. Ale po co do wieży? Oni... Spokojnie, Skajek. Oni muszą tutaj przyjść do nas. Tak? Okej. Okay. Uwaga, no może zrobimy jakąś taką misję napadową. Jak się z tego strzela, tak z ciekawości? Z pacją chyba, czy coś dziwne. Klikasz strzela, i tym sobie możesz tak naprowadzać. Na tą wajkę. Cześć, ustalmy, ktoś się został tak na dobrą sprawę. No jest ich dwóch tylko, chodźcie. Chodźcie, ich zabijemy, jest. No właśnie. A wy się czajicie tam. Wjeżdżamy. Dobra, dawać, idziemy. Na pełnej, panowie. Co? Ale opluli. Matynie, schowaj się, masz 9 HP. Możemy się eskortować. Padłeś? Idźcie, schowaj. My zajmiemy się pozostałymi. Oni gdzieś tu się muszą czaić. Ostrożnie. Chłopaki, użyjcie mocy matematyki jak coś. Mocy. Ale pomoc, teraz wszyscy, o co chodzi? Gdzie oni mogą być? Kalkulator, trzeba to zrobić ładnie. Oni mogą, chodźcie, chodźcie. Pójdziemy do drugiego wyjścia, nie do tego. Ej, nie do lotniska, tylko naukowiec? Do bramy. Bo my musimy cię eskortować. Gdzie jest drugi naukowiec? Gdzie drugi naukowiec? No ja został. On się schował. Ja jestem ukryty. Dobra, Ignacy, zaczekaj tutaj. Matyni jest w swoim magicznym świecie. Stój tu. Pszczoły, tygrys, ty smok. Dobra, leć. Stój tu. Nie wychodź tutaj. Nie. Już jest czysto, patrz. Ale nie, ja bym proponował... Co oni tam próbują zrobić? Ale to już wygramy rundę, jak on tu. No to wygramy, chodźcie, no. No dobra. No ale nie będzie skortu, chodź po skortu. Chodź po drugiego weź. Biegnę, chłopaki. To chodźcie, Matynia, zeskortujemy. Naprawdę on został? Czemu? No nie. Czemu on został? No bo miał się uchować. Chodź chyba. Aż tak? No. To go dorwali, co? Mati. Jak oni byli ukryci! Dobra, wszyscy wybici, no, ładnie. Jezus. Po co tam iść było w ogóle? Przynajmniej Ignacy uciekł. Przynajmniej się udało. Ja to zrobiłem w jaki sposób? Ale chciałem, żeby Ignacy uciekł, poświęciłem się. Personel klasy D, dzień to dobry. To jest personelem klasy dupa. Dobra, tak. O, dobra. Musimy działać. Okej, to lecimy. To działamy. Tam się wychodzi, nie? Dobra, dawajcie, lecimy. Tak. Od razu po broń lecimy, nie? Karta trójka, te sprawy. Jak tylko zdobędziemy broń, to ich zabijamy. No, jak zdobędziemy. Wystarczy nam nawet łom. Tak, a tam się wystarczy. W jednym dobra, miejscu się respi łom bardzo często. Ja chcę tu się łom. Macie łom? Kartę, tak? Panie telefonie, nie teraz. O, jest karta karta poziomu drugiego. Dobra, to weź ją, weź, może się przydać. Dobra, mam. Dobra, tutaj coś może być? Tego SCP? Nie wiem. Przepraszam, zobaczmy tu. A nie, to jest zejście. Nie, tu na lewo gdzieś powinna być broń. Zrespiło się, kurde. Apteczka mogła tu być, ale chyba nie. Nie ma nic. Zrespiło się takie, nie wiem, urządzenie, to po prostu mogę sobie spojrzeć na górze. Masz to urządzenie, tak? Tak. Dobra, super. Tylko jeszcze trójki, otwórz tutaj, bo może tam być trójka. Dobra. Proszę bardzo. Kamizela. Oh yeah. I nie ma karty. Macie nie coś? Ma karty. Nie ma nic. Dobra. Słabe podejście trochę. Tędy?
No nie, w sumie nie wiem, teraz musimy broń zdobyć, żebyśmy się przez śluzy mogli przebić. Dokładnie, no, dokładnie. Właśnie. I naukowców pozabijać przy okazji. Otwarte to było? Nie, to są śluzy. Nie, to są śluzy. To dojdziemy do śluzy, więc możemy się tam zaczaić i poczekać, czy otworzą, nie? Przejście. No, dobra, otwieram. Zrobimy, a to jest ryzyko za duże, to gówno. No nie mamy, nie mamy czym się bronić. Tak, przydałoby się. No w sumie możemy... Broń przydałaby się, no bo to jak... Dobra, to nie, wracamy. Dobra, szukamy karty trójki po prostu i tyle. By było. Obawiam się, że już mogli ci MTF-y znaleźć naukowców chyba. To jak to jest MTF-em? Jest jeden MTF tylko, plaga. To to mogliśmy bić no. Z SCP-kami bardzo szybko. Dokładnie. To czyli gorzej dla nas, słuchajcie. Czyli jednym SCP-kiem może być ten misio, bardzo szybki, niefajniutki. Dobra, tędy chyba chodziliśmy. Tak. Musimy bronić. Ej, widzę naukowca. Hejka, zapraszamy do nas. No chodźcie. Hej. Oni idą? No, cześć. O, ogień tam był z tyłu jakiś chodzący. Jezus. O Jezus, ogień! Palący. O-o. O-o. Jesteśmy w dupie. Tak, jesteśmy bardzo w dupie. Kajek, dobra. Zamknij te drzwi, proszę cię. Fuck. Dobra, sorry, zamykam. Dzięki, mordo. Umarłeś? Nie. Ale jesteśmy kumplami, Bloody, prawda? Bloody, ja jestem naukowcem! A on jest SCP. Bądźmy kolegami. Jest misio jest na stówę. Ja tak mogłem iść z wami. Ja umarłem. Tak? A, Mano też. No bo ja nie poszedłem z wami, poszedłem sam. Mówię, to nie jest dobry pomysł. Mam kartę trójkę, to coś zmienia? Ale ja się z nimi zaprzyjaźniłem. No ale ja się bałem z nimi zaprzyjaźnić. Ja proponuję pakcik z Bladeuszem. No, co, personel, jakiś pakcik? No, pewnie. Dobra. To mnie ten jeden SCP, kto mnie jarał cały czas, ziom. No ja jestem z tobą, ale stwierdziliśmy, że... No. A czemu nie chciałeś Bloody pakciku z naukowcem? Co, nie jestem z naukowcem? No bo naukowcy to z MTF-em pracują. No to jak to? Ja byłbym dobrym kolegą. No ja wiem, domyślam się. Personel klasy D i SCP-ki mogą sobie pomagać, więc... Dobra. Co dzisiaj Ignacy zejdzie na górę, to poszedł jest tam na górę. Wiem, poszedłem patrzeć, tu mam krople do oczy jeszcze. A, to mi się nie przyda. Mam trójkę kartę, nie? Czyli musimy tą maszynę teraz. I w lewo, Mati wygonili nas, żebyśmy do MTF-ów poszli. No. Skype, nie jara się o mnie, myśl trochę. Nie wchodź we mnie. No dobra, to plaga ogólnie sprawa jest taka, że plaga została... Chodźcie. Ale my mamy zadanie uciec jako personel D, więc ogólnie to możemy współpracować. Spokojnie, nie zabijajcie mnie, ja z wami współpracuję. Okej. Okay. Widzicie, Skajek, jestem za tobą. Dobra, tak, to jest ładny tym misiem, ja pierdykam. Misiu jest najbardziej OP. Dobra, mamy kartę trójkę, potrzebujemy karty czwórki, żeby przejść, tak? Tak. Odsuń się, palący, odsuń się, bo ty podpalisz tu wszystkie. Poczekajcie, nie podchodzę. Idź tam wysiedzieć dalej. Ogólnie Misiu jest najbardziej OP postacią SCP, ale moim zdaniem powinni go trochę znerfić, w sensie go trochę pogorszyć, bo... to jest... Jak podmieliście już kartę? Tak, już pracuję maszyna nad kartą. Zmniejszyć obrażenia, bo jest po prostu... albo szybkość ewentualnie. To też się jest nadal trójka jest, jeszcze raz trzeba. Jeszcze raz. Bo misiu jest... Montuj jeszcze raz szybko. Dobra. I teraz verify, nie? Tylko raz się zdarzyło, że misiek nikogo nie zabił, był to Baxter wtedy. Tak. To był jedyny raz, jak misiek nikogo nie zabił. A na ile ciosów misie zabija kogoś? Na trzy ciosy, szybciutko. Ale jest szybki. No, bardzo szybki jest. On jest szybki i jest po prostu strasznie groźny. I mi się wydaje, że go później znerfiłem troszkę, będzie gorsze, ale póki co... Nadal trójka jest, o co chodzi? No masz fajne stawiacie? Very fajnie, zmień na fajne może spróbuj. Ale nie, patrzcie na czat. No tak, wiem, spokojnie. Jeszcze raz. Fajnie, możesz piątkę zrobić, ale jest mała szansa. Tak, jest mała szansa. Na fajnie spróbujcie. Tylko mm-hmm. Na fajnie na czacie mam nadzieję, że jest na szansa. No, na czacie spokojnie. Jest wszystko okej. Okay. Ale ten misio ładny. No, ładny. No, słodki. No i weźcie idźcie za polucie na tamte. No już tylko plaga zostaw w sumie. Tylko plaga. Dobra. Niech tu, niech. Ta maszyna jest chyba popsuta. Znowu trójka wyszła. Ale na fajne stawieś? Tak, jest na fajne. Misio zrobi. Dajcie to misiowi zrobić. Ja zrobię. Misiu to zrobi, dobra? A ty jesteś brzydula, ty misiu, pamiętaj. Taki miśko largol po troszkę operacjach. Po trepanacji czaszki. Troszkę po trepanacji jakiejś delikatnej. No bo taki, wiesz, sprany troszeczkę. A diabeł taki jest trójka? Znowu trójka. Ignacy, ty masz trójkę też, nie? Jeszcze raz. Ja mam też trójkę. No to wrzuć swoją, moja jest jakaś pechowa. Ej, dobra, wiecie co, chodźcie, zapolujemy na plagę. Dawaj, nie. Już poszła trójka, postawmy ją. Przekręć na fajna. Ej, dobra, chodźcie, zapolujemy na plagę i od niego zgarniemy czwórkę po prostu. Ostatni raz. No dobra. Możecie dwie karty naraz wrzucić, to też jest większa szansa. Dwie karty? To chodź, spróbuj. Dobra.
Jest dwie? I dobra, nastaw na fajne może. No dawaj na fajne, tylko tego na czat patrz. Nie? Mhm, wiem, 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 wiem. Dobra, wbił oddział specjalny pomocniczy. A my nadal tutaj siedzimy. Mogą to być teoretycznie C, zobaczymy czy plaga szybko zginie. Oni powinni być, tak, C, no. Mogą być. No, mogą nie być. Muszą, ale mogą być. Jakby byli C, to ty byście ich widzieli. Chyba, że nas w konia robicie. No, a dlaczego? Jest jedna czwórka. Nice. No to dobra. Dobra, lecimy. To lecimy. Tylko uwaga, płonący. Płonący, odsuń się tak, żebyś... Nie, gdzie jest zbrojownia? Nie do broni. Tutaj, prosto. Prosto. A prosto, dobra. Znaczy wiecie co, to CI nie będzie, bo nie będzie, tak mi się wydaje. No. Ej, diabeł, zamknij drzwi za sobą gdzieś tam, żeby nie było, żeby nas nic z daleka nie widzieli. Okej. Okay. Dobra. Gotowi? Dobra, mamy dobra. Wszystko, mamy. Dobra, mamy. Tak. Uzbrojeni? Tak. Dobra, mamy coś, chodźcie, no. Idziemy im do wali. To cię zamknij. Idźcie pierwsi. Ej, chodźcie pierwsi. Tędy, diabeł, tędy chodź. To? Albo dobra, albo tędy chodź. No dobra. To tak, ogólnie diabeł idzie pierwszy, my idziemy pierwsi. Nie podchodźcie do diabeła, bo wiadomo. No wiadomo. Macie tu crowbar, jak ktoś chce jeszcze. My się będziemy trzymali z tyłu po prostu. Jako wsparcie takie. Dobra, wkraczamy do akcji. Ej, w sumie może ich po prostu wszystkich miniemy, bo oni nie ogarną. Może się schowajmy i wszystkich miniemy. Nie, no wejdą... to jest plaga. Plaga ogarnia. No. Ale chodzi o to, że oni nie będą wchodzić po... Źle idziesz będą... tam, bloody. Wycofaj się, ej chłopaki, odsuńcie się. No właśnie o tym mówię, że oni tu nie będą przeszkodzić. Pójdą od razu do oddziału tego. Wiesz o co chodzi? No właśnie nie wiem. Możemy ich łatwo minąć w sumie, bez znak walki. Będą mieli taki ozong, taki wiesz. Od tych pleców chcesz im przejść po prostu, tak? Minąć ich całym, dobra. Mm-hmm. Dobra, uwaga na Teslę. Tesla jest jakkolwiek zawsze niebezpieczna. Dobra, oni chyba szykują zasadzkę, bo widzę, że tu drzwi ta. Zamykane są. Dobra, spoko, wow. To ja przytankuję, bo sobie wybiję tam radę. Dobra. Czyli, ale kurde, i tak do windy będziemy musieli wejść. Oni ewidentnie tutaj zasadeczkę jakąś robią, bo widać, tak? Że nie było na drzwi, nic tu, zamykaliśmy drzwi jak widzieliśmy do środka i widzę, że są nienaruszone, czyli muszą być, czekać na zasadzkę jakąś, co nie? Ale będzie równa walka powiedzmy, 5-5. No, będziemy to ustaweczka walka. A, to będzie bitka. To będzie bitka. Zadymka fiu-fiu, chłopaki. Normalnie. Tutaj, kogo zabiliście tutaj? Widzicie tam chłopaki, idziecie z nami, dobrze, nice. Idziemy. A Paweł? No, drzwi są, widzisz? Tam naprzeciwko jest przejście. Są drzwi pozamykane. Na stówę jest zasadka, patrz. Tak, zasadka. Dobra, otwórzmy przejście, otwórzmy sobie może przejście kartą czwórką, co chłopaki? Dobra. Poczekajcie, nie otwieraj tych drzwi jeszcze. Nie otwieraj tych drzwi jeszcze. Czysto. Dobra, to ja idę tam. Dlaczego tu jest otwarte w sumie? No lecę. Na zewnątrz pewnie czekają, zobaczmy czy... Ej, a poczekaj, a tu sprawdzę. Otwarte jest. Aha, no jest przełączony. Oni na zewnątrz musieli się zaczać. Dobra, pułapka jest na zewnątrz. Dobra, to wyjedźcie sami na górę windą, tak? Najpierw. Bo my nie możemy za nim pojechać windą przecież. A no właśnie. Będą przed windą czekać. Bo nas spalicie. Tak, no. Pytanie dokładnie. Teraz, oni będą cały arsenał, oni tam dobra, będą to, no, cały arsenał. Diabeł, no to musisz sam pojechać i tankować najwięcej. No a my pojedziemy potem w następną grupą. Dobra, no. No inaczej tego nie zrobimy. Poczekaj, mogę sam pojadę. Pojechać. Sam pojadę. Jak sam pojedzie, to go zabiją od razu. No zabiją mnie, ale najwyżej, no ciul, skąd się. Powiedz, kiedy będziesz już poza windą, to uruchomiłem, żeby wróciła do nas. Mów od razu. Są przed windą. Wbijaj. Wyjdź! Słychać tylko strzały. Słychać jak się tam. No, mnie zabiją zaraz. Dobra. A kogoś podpaliłeś? Tak. Matynia. Może spłonie. Lecimy? Lecimy? Dobra, chodźcie. Mhm. Przed windą są wszyscy. Dobra. Dobra, ja wybiegnę pierwszy. Pierwszy ich tam mordu, ilu się da. No, ty tankujesz, my robimy dipsy. No. Po kontakt się pochowajcie. Ja ich tankuję, ja ich będę tankować, a wy spróbujecie ich... Dobra. Ilu się, ja mam 24 haps, ja na strzała będę raczej. Poczekaj, my chyba nie jedziemy teraz, tak? Zgadłem. Dobra. Dobra, chłopaki. Gotowość? Decydująca. Gotowość, uwaga. Go. Jest go. Strzelajcie celnie. Ready. Set, ready, go. A tam są aż. Dobra, idę ich stankować. Strzelajcie do nich. Pięknie. A mnie zdjęli na strzał. Dobra, jednego zdjęliście. Jeszcze dwóch. Dobra, ja idę stankować. Jest, drugi leży. Jest. Oj, leży. Ładnie. Jeszcze został ostatni, ucieka do wieży, ale morduj mi się go. Pięknie! Idealnie. Dobra, uciekajcie. Udało nam się, spadamy stąd. Dobra, lecimy. Spadajcie szybciutko, chłopaki. Kurde, no, ładny plan. Nie kocham ten tryb, to jest epicka ucieczka. Pięknie. Misiu teraz będzie mógł przytulać małe dzieci. Nie, wszystkie małe dzieci będą jego. Wolność. Udało nam się. Jakbyśmy się uciekli. Jakbyś mnie teraz zabił, tak bloody, to by było bardzo niefajne. Jest! Ucieczka. Piękna ucieczka. Yeah. Dojechani.
To co, ten odcinek? No ładnie. Tak, możemy finiszować, no? No. Dobra, i tym akcenciem odcinek kończymy. Siema, cześć.